czas na prognozę pogody. Magdalena Pecka, kłaniam się i zapraszam. Przed nami dość chłodna noc z temperaturą od 5 do 8 stopni. Najchłodniej będzie na Przedgórzu. Tam na termometrach zobaczymy od 3 do 5 stopni. Z kolei w ciągu dnia prawie w całym kraju będzie bardzo ładna wiosenna aura ze słońcem i brakiem opadów deszczu. Jedynie w Polsce Wschodniej zalegać będzie strefa frontu atmosferycznego. Tu więcej chmur i przelotne opady deszczu. Nad wschodnie obszary napływać będzie jeszcze chłodna masa powietrza, stąd tu na termometrach od 15 do maksymalnie 17 stopni cieplej będzie na zachodzie. Tu napływać będzie ciepłe powietrze z południa i ponownie najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, tam 22 stopnie. A teraz już przejdźmy do map dla Dolnego Śląska. Noc pogodna, lecz chłodna, z temperaturą od 6 stopni w Kłodzku do 8 w Legnicy i we Wrocławiu. O poranku bardzo ładnie i przyjemnie ze słońcem. W drugiej części dnia nadal będzie słonecznie, a na termometrach zobaczymy od 18 do 20 stopni. Ciśnienie będzie powoli spadać i w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, pogoda korzystnie wpływać będzie na nasze samopoczucie, warunki drogowe będą dobre. Na dziś to już wszystkie informacje pogodowe. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.